Zaproszeni zostaliśmy o, o powiedzenie szalonej historii z koncertu. szala historia z pierwszego Hip Hop kempu jest taka, że camp e, odbywał się na e, kompleksie basenu w Pardubicach. No i w związku z tym, że była przepiękna pogoda cały dzień, no to wszyscy się kąpali, kom, kąpali, kąpali, a jak zrobiło się ciemno, to nagle wszyscy wyszli z wody, bo była wielka tabliczka z napisem zakaz wstupu od 22 no i więc wszyscy Czesi uznali, że skoro jest napisane zakaz wstupu, no to nie wolno. No ale nas z wody nie wyciągnięto, no i tam też nikt nas nie próbował z tej wody wyciągać, więc bawiliśmy się tam w jakieś berka. Czesi siedzieli na trybunach tego kompleksu basenów, klaskali nam i bili brawo, bo byli w szoku, że jacyś szalenie Polacy się e, kąpią. I jeden z nas zarządził nagle obok tego basenu, jednego był taki nabudowany wielki basen do skoków z trampoliny i jeden z nas zarządził nagle, że w takim razie to może na waleta z tej trampoliny. No, i tak jak wiadomo, Polaka nie trzeba za bardzo namawiać na ułańskie fantazje różne. E, no i ruszyło 20 chłopa z basenu na walata skakać z, z trampoliny. Czesi, Czesi wpadli w ekstazję na tych trybunach i jeszcze kilka lat po tym, że w jak jakbyśmy turystycznie na, na kępie, to zatrzymywali nas ludzie i, i pokazywali kciuki w górę i polsko-polsko-basen, kupalisko. I tam no byli naprawdę widać było, że nie mieli po prostu, że nie umieli tego przełknąć, że metaforyczny zespół gramatyk, który znają, bo Czesi słuchali polskiego rapu, więc że tak powiem, wiedzieli z czym się je. Także jacyś chłop, chłopcy, których myś mieli za młodych poetów używających pięknych metafor, lecą na trampolinę nagle, nie? Więc. Ale po, tak jest. Pozdrawiam Prowadyra i pozdrawiam wszystkich obecnych, bo nas tam całkiem spora grupa pod wezwaniem PZ NUNY i różne, różne inne składy wtedy rapowe. I takich historii, moi drodzy, jest więcej. Jak już komuś z nas zabraknie na starość pieniędzy, to będziemy książki pisać, więc polecam sprawdzić.